Suchar na dobry start. Gdzie możemy wypłacić kryptowaluty kartą? W bańkomacie! Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters i kontynuujemy naszą serię Anty-Bitcoin, czyli serię, w której zastanawiamy się, jakie są argumenty przeciwników Bitcoina i czy one mają sens, ponieważ uważam, że 80% tych argumentów nie ma żadnego sensu, natomiast będę starał się w tej serii pokryć zarówno te sensowne i te bezsensowne, żebyśmy mieli pełne spojrzenie na sprawę. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co z tym Bitcoinem, czyli czy jest sens w niego zainwestować, ponieważ według niektórych Bitcoin nie ma sensu, bo już wszyscy go znają. Wszyscy o nim słyszeli. No i wiesz, co to oznacza? Że na przykład iPhone nie ma sensu. I smartfony w ogóle nie mają sensu, komputery też nie mają sensu. Znasz ludzi, którzy nie słyszeli o komputerach? Samochody nie mają sensu, samoloty nie mają sensu, bo wszyscy je znają. No ale dobra, powiesz, bo to zmieniasz temat i w ogóle nie mówisz o inwestycjach. Przejdźmy więc do tematu inwestycji. Czy zatem inwestowanie w fabrykę samochodów może mieć sens dzisiaj? To trzeba by się zastanowić, czy są fabryki samochodów, które zarabiają. Czy Facebook ma sens? Wszyscy znają Facebooka i prawie każdy na nim jest. Akcje Facebooka ostatnio epicko spadły na wartości, ale wiesz, co to oznacza? Że ktoś je taniej sprzedaje. A wiesz, co to z drugiej strony oznacza? Że ktoś je kupuje od tych pierwszych. Czyli ktoś kupuje akcje Facebooka dzisiaj. Wszyscy słyszeli o Facebooku i wszyscy słyszeli o akcjach jako narzędziu inwestycyjnym. A jednak ciągle ktoś działa, ciągle ktoś kupuje. Ile Facebook ma lat? Już kilkanaście. No to jak to działa? I teraz to jest taki właśnie argument na zasadzie, nie wiem, ludzi ulicy, czy tych, którzy wchodzili w Bitcoina w grudniu 2017 roku za 20 tysięcy dolarów. No i... No, że wtedy to już wszyscy rzeczywiście wchodzili i tak dalej. Tylko pytanie, czy naprawdę wszyscy? Bo jak się przejrzy różne dane, różne analizy, różne statystyki, to się okaże, że owszem, sporo ludzi Bitcoina zna, ale nawet mniej niż by się można spodziewać. Natomiast co do ludzi, którzy faktycznie go mają, to jest bardzo mało tych ludzi. Tak naprawdę jest samych milionerów na świecie jest więcej, a domyślasz się, że milionerów ogólnie na świecie nie jest dużo procentowo. Natomiast jest ich więcej niż Bitcoinów. Wiesz, co to oznacza? Że nawet jakby każdy milioner chciał sobie z głupoty kupić jednego Bitcoina, to nie dałby rady, bo nie ma, panie, brakuje. A jak dodamy tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby, albo mogą, albo będą kupować w przyszłości, to dopiero się zacznie. Pamiętajmy, że rynek Bitcoina jest rynkiem, czy był rynkiem nieuregulowanym i jeszcze te regulacje w wielu państwach trwają, one się klarują i tak dalej. Dlatego też wielu ekspertów podaje, że dopiero po pełnej regulacji będzie mógł być prawdziwy boom. Dlaczego? No bo jest mnóstwo instytucji, czy dużych firm, funduszy i tak dalej, które mają miliony, jak nie miliardy nieraz i nie wchodzą w inwestycje, które mogą zostać jutro zdelegalizowane, zamknięte i tak dalej. Teraz jakby już wiedzą, że Bitcoin nie zostanie zdelegalizowany, natomiast no jeszcze potrzebują wiedzieć, jak to w ogóle rozliczać, jakie są przepisy i tak dalej. To są często firmy, które również mają swoich inwestorów czy akcjonariuszy, czyli mnóstwo ludzi wrzuciło tam swoje miliony. I dlatego też przywódcy takich firm nie będą podejmować ryzykownych decyzji. To nie jesteś ty z kolegą na osiedlu, którzy pijecie piwo między blokami, bo w najgorszym wypadku złapie was policja i pomarudzi, że 50 zł mandatu. Nie, tam... Mówimy o firmach, o instytucjach, które inwestują milionami dolarów i to często nie swoimi. Dlatego też oni nie chcą mieć wtopy na zasadzie, że wejdziemy w jakiś rynek, który jest nieuregulowany, a później coś się okaże, że źle weszliśmy, nie tak jak trzeba i stracimy kupę kasy. I potencjalnie też życie, bo trzeba będzie się wyprowadzić z kraju i przenieść się do księstwa Kabuto. Bo tam się przenoszą ci, którym coś... Chyba nie do końca idzie. Tak czy inaczej, czy Bitcoin zatem jest słabą inwestycją, bo wszyscy go znają? No zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy znasz nieruchomości? Słyszałeś kiedyś o nieruchomościach? Istnieją nieruchomości? Kojarzysz temat? Może kojarzysz, że istnieje złoto? Jest złoto? Jest coś takiego? Kojarzysz taki metal? Można inwestować w złoto? Wiesz o tym? Wiesz.
W co jeszcze można inwestować? W biznes. To jest popularna forma inwestycji. Ja osobiście wszystko, czy większość tego, czego nie inwestuję w krypto, to inwestuję w biznes, czyli poszerzanie zespołu, marketing i tak dalej w różnych biznesach, firmach. Słyszałeś, że można inwestować w biznes? Każdy przedsiębiorca, czy każdy dobry przedsiębiorca inwestuje w swój biznes. Ale skoro wszyscy o tym słyszeli, to przecież znaczy, że to nie ma sensu. Wszyscy słyszeli o złocie, czyli złoto nie ma sensu. Wszyscy słyszeli o nieruchomościach, czyli nieruchomości nie mają sensu. Wszyscy, którzy oglądają ten film i mają jakieś nieruchomości, niech czym prędzej je sprzedają, bo nie ma sensu. Wszyscy słyszeli o Twoich nieruchomościach. My wiemy, że można mieć nieruchomości w Polsce. Wszyscy, którzy słyszeli o pracy i o własnej firmie, powinni sobie odpuścić, bo wszyscy słyszeli o tym, czyli już za późno. Drogi Franku, za późno, żeby szukać dobrej pracy. Już wszyscy słyszeli o dobrej pracy. To nie jest dla Ciebie nowa fraza. Dobra praca albo dobrze płatna praca. Słyszałeś to, no nie? Ja też słyszałem, więc nie szukaj. To jaka alternatywa? No można by założyć firmę. Ale wszyscy słyszeli, że można założyć firmę w tym kraju. To nie. To idźmy dalej. Ten argument jest po prostu niedorzeczny. On jest absurdalny. Że wszyscy słyszeli. Co z tego, że wszyscy słyszeli? O wszystkim wszyscy słyszeli. I tyle. O papieżu wszyscy słyszeli, co nie oznacza, że papież nie będzie jutro działać, żeby przekonać nowe osoby do siebie. Czyli, że nie zwiększy mu się, że tak powiem, naszym językiem masowa adopcja. Jeżeli będzie robił dobrą robotę, to mu się zwiększy. A w tym czasie na przykład inna ekipa z trochę innych państw reklamuje inną wiarę, że tak powiem. No i co? I też wszyscy o tej wierze słyszeliśmy, natomiast skoro oni tak aktywnie reklamują, to widocznie to musi przynosić jakieś efekty. I już. Więc to, że o czymś wszyscy słyszeli, to nie znaczy, że to coś upadnie. To jest jakby brak w tym jest logiki. I to, że miałeś jakiegoś znajomego, który normalnie się nie interesuje inwestycjami, a on wszedł na przykład w Bitcoina czy w Liska, bo był w Polsce takie szaleństwo, że Bitcoin i Lisk, no to wcale nie oznacza, że już nie będzie momentu, żeby wejść w Bitcoina. Mało tego, może się okazać, choć oczywiście nie ma na to gwarancji, że ten moment teraz trwa. Może być tak, że już taniej nie będzie. Jak będzie, nie wiemy, natomiast no, jest parę poszlak, które sugerują, że za jakiś czas może to pójść do góry, zwłaszcza gdy te regulacje się już oficjalnie zakończą i gdzie wszystko będzie już mega takie klarowne. Zatem nie posługujmy się argumentem, że wszyscy już słyszeli, to coś nie ma sensu, bo tym argumentem trzeba by zabić każdą prawie że inwestycję na świecie. Mało tego, nie wiem czy wiesz, ale na klasycznej giełdzie, jak jest spółka akcyjna, to ona każdą informację musi przekazywać publicznie. Czyli jak tylko coś się dowiedzą, na przykład dobra, siedzimy na zarządzie rano i teraz klepniemy, że trzeba prezesa zwolnić, bo on nam nie pasuje, albo bo nie miał wyników i tak dalej, to taką informację niezwłocznie, zgodnie z prawem, trzeba przekazać całemu światu. Czyli co? No to cały świat się musi wycofać z takich firm, czyli ze wszystkich spółek akcyjnych, bo tam wszyscy wszystko wiedzą. No wiadomo, jest tak zwany insider trading, czyli że czasem ktoś czegoś zapomni powiedzieć, żeby zarobić na tym więcej. Niemniej jednak ogólnie wszyscy wszystko wiedzą i takie jest założenie tego wszystkiego. I to nie oznacza, że trzeba zdelegalizować, zepsuć, zamknąć rynek akcji. Bez sens. A wiesz, kiedy był boom na Forex, na tradycyjnego Forexa? Podpowiem, nie w ostatnim czasie i nie rok temu i 5 lat temu też nie. Tylko pewnie to zależy od kraju, natomiast w Polsce to ja pamiętam, że boom na Forex był chyba z 15 czy 20 lat temu. Pamiętam, że wtedy ludzie chodzili z laptopikami i sobie klepali wykresy. Teraz nie ma boomu na Forex, teraz jest boom na kryptowaluty. Natomiast czy to oznacza, że Forex się skończył? Nie ma już Forexa. Pozamykali rynki, wszyscy poszli do Bitcoina. Wszyscy słyszeli o Forexie. I co? I nic. I Forex sobie działa i to z całkiem dużymi liczbami, z tego co wiem. Więc widzisz, nie ma sensu najmniejszego tego typu argument. Dlatego też, czy Bitcoin upadnie przez to, że wszyscy w niego słyszeli, albo czy nie warto wchodzić w Bitcoina przez to, że wszyscy o tym słyszeli? Nie. I tyle. Miłego dnia, zasubskrybuj ten kanał i do wkrótce, do następnego wideo. Cześć!